A teraz przejdźmy do innej sprawy. A teraz chcę przejść i chcę bardzo podziękować dla jednego pana. Już? Tak, tak, cały czas. Dla pana Arkadiusza Rębacz z Kośna 17 bez winka. Chcę bardzo pierwsze podziękować za bardzo wspaniały liścik. Wspaniały liścik taki, że tylko jak ja czytałem ten liścik, to bardzo mnie powiem tak, panie Arkadiuszu. Tu Arkadiusz, a tu Piotr Nieborak, prezes. To nie wiem, czy pan Nieborak, czy pan Arkadiusz. Ale to imię tylko. A wy mówicie, że ja alkoholik jakiś, nie wiadomo. Szanowne państwo, chciałem pokazać... Ale to pan będzie sadził chyba. Proszę bardzo. Chcecie liścik jego? Proszę bardzo. Ale to do sadzenia. Nie, to nie do sadzenia, panie Meksykanu. Ja powiem, dlaczego to jest. Bo ludzie nie są durni. Nie trzeba ludzi oszukiwać. Trzeba mówić prawdę. I zawsze prawdę. To jest jedzenie dla świń dzikich. Dla świń dzikich i tu jest prosto napisane. Ja odczytam ten liścik. Proszę bardzo. Witam, panie Kononowiczu. W związku z zbliżającym się srogą zimą, możliwością braków żywnościowych w pańskim gospodarstwie, pragniemy dopasażyć pana te dary. Nasza organizacja zajmuje się dokarmianiem dzików. Dzikich loch. Pan przez swoją opasłość, inteligencję, leśny, lochy, świetnie się do niego kwalifikuje. Z racji zakazanego ryja, to mego ryja, dosyłamy jeszcze wór, a ten szpetny ryj, by już więcej nie straszył pan dzieci na ulicy. Ze względu na nieznaczne braki w uzębieniu należy nasze dary drobno posiekać. Pod żadnym pozorem nie częstować tego ćpunka. To ja nie jestem żadnym narkomana suchodolskiego. Mleko piję, to ćpun? Jaki ćpun? Jaki ja pijak? Ja nie piję nawet piwa ani nic. Bo w dołączeniu z wydychanymi przez niego rozpuszczalnikami to śmiertelna trucizna. Smacznego tłusty z paślaku. Piotr Nieborak, prezes. Dziękujemy za te dary. Jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. To jest Śląskie Stowarzyszenie Przygarnij Lochę bez Twinka. Chciałem panu bardzo serdecznie za ten liścik podziękować. Chciałem podziękować za tą paczuszkę panu. Z całego serca. Niech panu Bóg tu na ziemi, a później tam w górze, w niebie, by nas grodził.